Cześć, tu Leszek, prowadzę blog Elektryczny Dom. O czym dzisiaj? Widzicie już o czym? Cóż to takiego mamy? Proszę bardzo. To są uchwyty USMP. Uchwyty szybkiego montażu. Płaskie. Do czego stosujemy? Mamy tynk, chcemy szybko położyć 3 razy 1,5 i 3 razy 2,5. Wtedy stosujemy takie uchwyciki. Tutaj mamy karby takie, o. Wiercimy dziurę wiertłem, najczęściej 6-7 mm. Tu wkładamy przewód płaski, w zależności od tego, jakie to są USMP, 2 albo 3. Do przewodów 3 razy 1,5 i 3 razy 2,5. O, w ten sposób, proszę, zobaczcie, tutaj mamy już włożony USMP. Wiercimy dziurę i wpychamy ten uchwyt. No, oczywiście co kawałek następny uchwyt zakładamy i wiercimy dziurę. Uchwyty są to uchwyty, o, tutaj mam, przygotowałem USMP, tak wyglądają. Piszę uchwyt szybkiego montażu, płaski, USMP 3. Różnych producentów. Tu jest szerokość przewodu 12 mm, średnica wiertła i zastosowanie do 3 razy 1,5, 3 razy 2,5. To jest USMP 3. Tak wygląda taki worek. Jest tutaj 100 sztuk tego, także troszeczkę jest. Inne opakowanie takie. Inny producent USMP 2. W takim woreczku, proszę, kilka się wysypało. To jest USMP 2, stosujemy do 2 razy 2,5 i 2 razy 1,5. Może być też 3 razy 1,5. Średnica wiertła to jest 6-7 mm. Następny woreczek jest USMP 2. Nie chcę pokazywać producentów, bo wszyscy są dobrze, można stosować każdego producenta. No i w ten sposób mocują przewody.